Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W dniu dzisiejszym dotarł do mnie Samsung Galaxy S6. Obecnie bardzo popularny smartfon ze względu na swój design oraz funkcjonalność, jaką posiada. Smartfon ten, który dostaliśmy do testów, jest to wersja 32 GB Gold Platinum, jeżeli chodzi o kolor. Dokładny model to jest SMG920F. Funkcjonalność, może tak krótka specyfikacja z pudełka na początek. 4G LTE 6 kategorii, tak więc szybki internet z sieci bezprzewodowej, ale nie oczywiście Wi-Fi, tylko sieci mobilnej jest zapewniony. Mamy tutaj 8-rdzeniowy procesor 64-bitowy. Mamy 16 megapikseli w głównym aparacie z optyczną stabilizacją obrazu. To jest bardzo, bardzo fajna funkcjonalność. Zapobiega poruszeniem na zdjęcia i szczególnie, to jest bardzo przydatne, przy kręceniu filmów. Aparat przedni, na przednim panelu, 5-megapikselowy, to naprawdę pozwala na robienie dobrych zdjęć, szczególnie selfie. Mamy ładowanie indukcyjne zaimplementowane w smartfona. Ładowarki nie ma w komplecie, ale jeżeli sobie dokupimy kiedyś lub ewentualnie kupimy z innej firmy jakieś, to też będzie to działać. NOX to oczywiście zabezpieczenia i 32 GB pamięci wewnętrznej. To, co jest w moim przekonaniu delikatnie na minus, to to, że nie mamy tutaj slotu na kartę pamięci. Ja jestem zwolennikiem rozwiązania karty pamięci, ale jako że mamy tu 32 giga, możemy kupić też o większej pojemności smartfona, to nie jest to wielki problem dla większości użytkowników. No chyba że to jest taki maniak jak ja, że musi mieć jak najwięcej. Wtedy pewnie celowałbym w opcję 128 GB albo 64. Ok, tak więc może przejdźmy teraz do unboxingu, czyli wysuńmy sobie pudełko z tego takiego pudełka głównego. To pudełko, które mamy tutaj, prezentuje się w ten sposób, czyli po prostu twarde pudełko, jak to Samsung stosuje. Gold Platinum. W tym pudełku znajduje się oczywiście nasz smartfon. Jest to wersja Gold Platinum, wygląda naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że tutaj chociaż trochę widać. Tak więc wysuńmy sobie smartfona. Zobaczmy, jak się prezentuje tak pokrótce tylko. Wygląda naprawdę bardzo elegancko, bardzo dobrze. Jednakże pewnie od razu do niego kupiłbym takie etui gumowe, okrągłe, znaczy zaokrąglane, takie protective cover z Samsunga. We wszystkich smartfonach Samsunga, jakie mam, użytkuję. Tu, jak widzicie, palcuje nam się tylny panel szklany. Tak więc to jest minus może, bo nie wygląda to, jak widzicie, estetycznie. Tak więc taki protective cover byłby naprawdę bardzo na miejscu. To jest taka gumka, tylko nie kupujcie za 5-10 zł w sklepie, tylko polecam kupić jednak oryginalne akcesorium Samsunga. Jest znacznie miększe i grubsze. Gdy smartfon upadnie, a już w S5 sprawdziłem, jak to działa na betonie, upadł mi po prostu smartfon. Posiadam też nałożone szkło hartowane. Nic się nie stało, kompletnie nic się nie stało, ani na szkle nie ma śladu, ani nic się nie stało, spadło na kant, nic, zero uszkodzenia, na samym protective coverze też nic nie widać. Dobra, rzut oka jeszcze na smartfon. Jak widzicie, tylna część będzie nam się bardzo palcować, jeżeli tego protective covera sobie nie kupimy. Może to po prostu nas zdenerwować, ale to jak tam chcecie. Nie jest to lustro, jeżeli się w to spojrzycie, to nie widzicie siebie. Tak więc jest to szkło, ale pod spodem, pod tym szkiełkiem, jak widzicie, jest, nawet widzicie, że jest takie wypukłe, bo nie odbija się po płaskiej powierzchni. Jest taka dziwna, jakby taki hologram, czyli nie widzimy siebie, ale widzimy, jak rozszczepia się po prostu odbicie, taki jakby hologram. Więc szkoda, że nie jest to lustro, mogło być popalcowane, ale przy okazji moglibyśmy siebie, znaczy siebie, może faceci raczej by na siebie tu nie patrzyli, ale kobiety mogłyby wykorzystać to jako lusterko po prostu przenośne. A jeżeli mogłyby sobie jeszcze włączyć tu lampkę, no to już mieliby w ogóle pięknie, miałyby w ogóle pięknie. Tak więc to na to by być może kiedyś warto byłoby poprawić. Ok, design, jeżeli chodzi o zaokrąglenia, sami widzicie, wygląda świetnie. Stylistyka jest dopasowana dla osób, które w estetyce po prostu gustują. Już w mniejszej ilości patrzą na funkcjonalność, ale po prostu estetyka musi pasować. Jak sami widzicie, tutaj jest to wszystko zachowane na najwyższym poziomie. W dolnej części, jak widzicie, głośnik, USB, mikrofon,
3,5 mm gniazdo sławkowe, z lewej strony głośniej, ciszej, powyżej podczerwień, następny mikrofon i z prawej strony zasilanie oraz slot kart SIM, nano SIM, takich bardzo cieniutkich. I tak wygląda nasz smartfon. Tu oczywiście dioda podświetlająca do zdjęć. Tu mamy nasz aparat, który jak to zwykle w Samsungach bywa, odstaje i mamy tu zaimplementowaną optyczną stabilizację obrazu, więc jak poruszamy smartfonem, słychać jak optyka tam się po prostu tak delikatnie rusza. Ale jest to właśnie funkcjonalność, która jest bardzo, bardzo przydatna dla osób, które robią zdjęcia smartfonami. Mamy tu też czujnik tętna, możemy przyłożyć sobie palucha i zmierzyć tętno. Oraz mamy jeszcze jeden czujnik, który jeszcze nawet nie zweryfikowałem, do czego służy, ale przypuszczam, że do sprawdzania natężenia światła UV, czyli podczerwieni. Ok, w górnej części przedniego panelu mamy oczywiście aparat, widać, że jest dość spory, to jest 5-megapikselowy aparat. Mamy tutaj szerokokątny, z tego co pamiętam. Mamy tutaj czujnik światła RGB, czyli będzie nam sam dostosowywał siłę świecenia ekranu w różnych warunkach oczywiście. I oczywiście czujnik ruchu. Czy coś jeszcze? W dolnym oczywiście panelu guzik główny z czytnikiem linii papilarnych i dwa guziki takie dotykowe wstecz i oczywiście ostatnio uruchomione aplikacje. Tak więc jak widzicie, sam smartfon jest klasyką. Klasyką można tak nazwać dlatego, bo on przejdzie do historii. Dlaczego tak? Zobaczcie, wygląda świetnie, nie ma zaokrągleń tych Edge, jak to są ostatnio w modelach Edge stosowane. Wygląda jak normalny smartfon, który prezentuje się po prostu świetnie. Jeżeli ktoś, że tak powiem, przymruży oko na te palcowania, mimo że mam w pełni czyste paluchy, ale palcuje się to po prostu niemiłosiernie, jeżeli ktoś jest, przymknie na to oko, będzie bardzo zadowolony. Ok, przejdźmy dalej do unboxingu. Co dalej w pudełku? Mamy tu pudełko, w którym znajdziemy pewnie jakieś instrukcje. Instrukcja obsługi. Aha, blokada regionalna i karta gwarancyjna. Tak więc te najistotniejsze papierki, poza jeszcze oczywiście rachunkiem, który trzeba mieć, już tutaj mamy. Ok, następna rzecz. Kabelek USB, micro USB, biały, standardowy, jak to zwykle bywa. Ładowarka z funkcją szybkiego ładowania. 5V 2A i 9V 1,67A. Czyli wszystko zależy od opcji, jak ładujemy. Czy szybkim ładowaniem, czy standardowym. Ok, odłóżmy sobie na bok. Tutaj mamy kluczyk, czyli taka igiełka, która właśnie umożliwia nam otworzenie tutaj tego slotu, czyli naciskamy i otwiera się ten slot, który umożliwia nam włożenie karty SIM. Wkładamy tą kartę w ten slot, wciskamy do środka i już nic nie wystaje. Tak więc to się rzadko przydaje, a w razie co można zawsze jakąś igłę użyć. Więc kolejny element. Następnie zestaw słuchawkowy. Słuchawki już nie są dokanałowe, są douszne, ale nie dokanałowe. I to jest w moim przypadku duża zaleta. Nie lubię dokanałowych słuchawek, które zwykle są dodawane, a te wyglądają bardzo dobrze. Sami zobaczcie. Jest gumka, czyli nie będą się ślizgać w uszach. Jedna dziurka i druga dziurka. Tak więc dzięki temu, że tutaj tak wystaje, czyli to wchodzi nam w ucho, mamy znacznie lepszy dźwięk i przy okazji nie musimy wciskać tych słuchawek w ucho. One po prostu są dopasowane do większości małżowin usznych. Wyglądają bardzo dobrze, sami zobaczcie.
I tu mamy jeszcze oczywiście pilota. Odbieranie połączeń, rozłączanie, głośniej, ciszej i przypuszczam, że przytrzymanie guzika to też umożliwia nam skorzystanie z głosowych komend. I mikrofon. Mikrofon wbudowany centralnie w tym pilociku tutaj. Tak więc słuchawki jak najbardziej na plus. Dla mnie rewelacja. Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek tutaj. Przetestuję je oczywiście, jak działają. Ok, kolejna rzecz, czyli słuchawki mamy już wyciągnięte. I dalej w następnym kroku. Tutaj są wszystkie folie, które, że tak powiem, były na smartfonie nałożone. Dodatkowe gumki. Dobra rzecz. Lubię, jak coś jest na zapas. Sprawdźmy, czy jeszcze tam coś poniżej jest. Czy to już będzie wszystko? To jest wszystko. Czyli więcej w pudełku nic nie znajdziemy. Czyli słuchawki, smartfon, ładowarka, papierki. I oczywiście kluczyk, którym sobie wyciągniemy slot na karty mikro, nano SIM, przepraszam. Ok, tak więc tak prezentuje się nasz zestaw. Jak zastanawiacie się nad zakupem, to już przynajmniej wiecie, co jest tam w środku. I to jest nasz oczywiście smartfon. Tak więc tak wygląda cały zestaw Samsung Galaxy S6. Tak więc unboxing mamy za sobą. Moje pierwsze wrażenie całkowicie na plus. Smartfon wygląda świetnie. Wart jest swojej ceny. Jeżeli chodzi o design i materiały, z jakich jest stworzony, jest 5 z plusem. Tego plusa to jedynie odejmuje za to, że tylna część nie jest lusterkiem i jest tak bardzo łapczywa na odciski palców. Nawet gdy dłonie są całkowicie czyste, mam czyste dłonie. Tak więc to jest mini minus. Reszta jest całkowicie na plus. Jeszcze mikro minusik byłby na to, że w obudowie nie znalazło się miejsce na slot kart pamięci, ale pomijmy ten szczegół, bo nie każdy tego potrzebuje. Ok, tak więc unboxing możemy zakończyć. Z mojej strony to tyle. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. Jeżeli macie jakieś pytania względem tego smartfona, pytajcie, a ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie. I za niedługo recenzja oczywiście będzie tego smartfona i jeszcze kilka poradników, testów. Tak więc obserwujcie, co się na kanale będzie działo. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się i pozdrawiam.